proszę zobowiązać dzisiejszego burmistrza, wtedy wiceburmistrza, który to pismo skierował, o dostarczenie również z jego poczty, czy też ja o tym samym pomyślałam, panie Słonawski, że również tą osobę zobowiążę do tego, co urząd otrzymał, tak? Dokładnie, dokładnie. Bo pan potwierdzenie ma. Bo jeżeli będzie potrzeba, to wtedy proszę Wysokiego Sądu, jeżeli się okaże, że to tylko ja mam ten załącznik, załącznika nie ma Urząd Miasta, to niestety będziemy musieli się zwrócić do dostawcy poczty internetowej, bo tam będziemy mogli dojść sprawy. Bo tak jak mówię, myślę, że to jest bardzo istotna rzecz, że ten załącznik tam doprecyzowuje te wszystkie zasady. Aczkolwiek tak jak mówię i podkreślam raz jeszcze, że gdyby nawet był tam jakikolwiek błąd formalny, to urzędnik, który otrzymuje, tak jak sąd wielokrotnie wzywa uczestników, czy też do uzupełnienia braków formalnych i tak dalej, i tak dalej. I podkreślam, że urząd miał na to czas, że w przypadku, gdyby stwierdził, że czegoś tam nie ma, wezwać nas do uzupełnienia. Dobrze. Myślę tutaj, że już te wszystkie kwestie zostały wyjaśnione, o których tutaj pan wnosił w swoich pismach, o które pan wnosił. Nie znam tylko uzasadnienia odmowy przyznania mi pełnomocnika z urzędu. Ja myślę, panie... Ale przeczytam. Znaczy, panie Słonawski, zarządzenie ono nie podlega zaskarżeniu, takie są przepisy, dlatego sąd nie wymaga uzasadnienia. I dlatego sąd wydał zarządzenie, to też wiem. Tak, ale po dzisiejszej rozprawie, panie Słonawski, mogę tylko powiedzieć, że chyba było to słuszne ze wszech miar, a jeszcze dodając do tego, że pan doskonale broni się sam, nie potrzebuje pan żadnego pełnomocnika, sąd jest utwierdzony w tym przekonaniu. Dobrze. Dziękuję bardzo. W takim razie można salę opuścić. Dziękujemy. Do widzenia. O co dobrze powiedział, że...